Dzisiaj jest dla mnie ważny dzień, ponieważ spełnię swoje marzenie. I chciałbym, aby ten filmik był swoistą pamiątką dla mnie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że może miliard osób nie zobaczy tego filmiku, ale jest to dla mnie ważny dzień. Chciałbym na kanale mieć ten filmik, żeby móc do tego kiedyś sobie wrócić. Całą historię zacznijmy może od samego początku, ponieważ to, co się wydarzyło, to dalej w to nie wierzę. A mianowicie, musicie wiedzieć, że jestem fanem uniwersum Star Wars. I też bardzo do tego wszystkiego podchodzę nostalgicznie. I ostatnio swoją premierę miała miejsce gra Star Wars Squadrons. Cały motyw się opiera o tą grę, ponieważ mój menadżer wiedział, że ogólnie podoba mi się ta gra, chciałbym w nią zagrać i załatwił mi wstęp na event. I też załatwił bardzo fajną bomberkę. I grę też załatwił. I z tego bardzo się cieszę i jej bardzo dziękuję. I co do tego całego eventu. Wszystko super, szczególnie, że na miejscu podobnież będzie statek X-Wing takich realnych rozmiarów. Będę mógł do niego wejść, będę mógł to zobaczyć. Oczywiście się zgodziłem, mówię, dobra, jedziemy. To fajne zdjęcie na Instagrama wyjdzie. Teraz jeszcze jest jeden mały szczegół, który tak naprawdę spowodował, że powstał ten filmik, ponieważ na miejscu również będzie Dawid Podsiadło, który też jest fanem Star Warsów, no i będziemy mogli sobie pogadać. Stwierdziłem, że muszę wziąć kamerę, muszę to nagrać, ponieważ no może znacie to uczucie, kiedy kogoś bardzo lubicie, słuchacie, znacie i możecie go poznać i jeszcze możecie coś z nim nagrać. Dzisiaj będziemy grać w Star Wars Squadron z Dawidem Podsiadło. Jezu, jak ja się cieszę. Tyle, lecimy i chciałem po prostu się takim moim dobrym dniem podzielić z wami i mam nadzieję, że ten filmik będzie wam się podobał, ale od razu ostrzegam, że mogę się bardzo stresować. Także nie bądźcie na mnie źli, ale będę robił wszystko, żeby nie być spiętym, ale może to wystąpić. No, także idziemy i może jeszcze zobaczymy, jak Jurek zareaguje na to wszystko, że dzisiaj nagrywam z Dawidem Podsiadło. Jurek, przepraszam, muszę to nagrać, bo zaraz coś ci powiem ważnego i chcę nagrać twoją reakcję. Lepiej usiądź, bo padniesz. Co? Siadaj. Prank? Nie, to nie jest żaden prank. Dzisiaj będziesz nagrywał, jak gram w Star Wars Squadrons z Dawidem Podsiadło. Squadrons? To jest ta gra? Ale Dawid Podsiadło będzie też. Będziemy grać z Dawidem Podsiadło. Czy będzie Squadrons? Dobrze, on nie wie. Dobra, to jest może po prostu moje takie małe marzenie. Będzie w ogóle statek X-Wing wielki. Dobra. W niego można będzie usiąść? Tak, będziesz mógł pograć. Naprawdę? Tak, dobra. Jurek. Co? Jurek po prostu jest fanem. Wow. No to ja też się jaram. Dobra, to co? Jedziemy na miejsce chyba. Gotowy? Okej. To let's go. Jesteśmy chyba... Tak, jesteśmy chyba na miejscu. Nie będę ukrywał, że troszeczkę mocniej mi bije serduszko, bo to jest niesamowite uczucie spotkać kogoś, kogo zawsze się słuchało. Także super, nie mogę się doczekać. No i chodźmy, Jurek, patrz jakie drzwi. No zawsze chciałem otworzyć takie drzwi, poczekaj. Uwaga, co tam będzie? Może mi pomóż? Nie chcę. Dobra. Cześć Artuditu! Widziałeś takie rzeczy? Wow. Cześć Dawid! O, siemka. Cześć. Czyszczę właśnie swój statek. Wiozłeś swój statek? Nie, ja nie mam takiego statku. Ale mam dla ciebie kask. Dzięki. Jesteś gotów na pojedynek? Pokonam cię. Żartowałem, jesteśmy razem w drużynie. Strzeżcie się, Imperium. Dawid, bardzo mi miło ciebie tutaj poznać i gościć. Cześć. Będziemy dzisiaj grać w Star Wars Squadrons. Będziemy grać razem, nie przeciwko sobie, ponieważ... No nie chcę przegrać, bo słyszałem, że jesteś graczem i też o tym zaraz porozmawiamy, tak. Bo to jest ciekawe kwestie, tylko najpierw odpalmy grę. Łatwy czy trudny, czy normalny? Normalny. Normalny? Normalny. Jesteś pewny? Oczywiście. No dobra. Muszę ci zadać to pytanie, bo to jest pytanie, które zawsze musi się pojawić. Konsola czy PC? Ja oczywiście jestem za przyjaźnią wszystkich platform, ale ostatnie lata spędziłem na konsoli. No ja PC. Rozumiem, ale właśnie myślę, że to dzisiejsze spotkanie może być, wiesz, dowodem na to, że przyjaźń albo po prostu dobra znajomość między użytkownikami PC-tów i konsol jest prawdopodobnie może możliwa. Dokładnie. I jeszcze jedna kwestia, musimy to wygrać. Jaki statek wybierasz? Ja wybiorę statek Cassandra, ale nie ma takiego. Ja myśliwiec. Jest na przykład T6. X-Winga twojego tutaj pięknego. Wsparcie, to mi się podoba. Będę cię wspierał. Ty będziesz jakby głównym T65B X-Wing, a ja będę kanonierką U-Wing. Tak, to znam ten statek nawet. I lecimy. Proszę bardzo. Nie bój się, wydaje mi się, że to jest w zasięgu naszych... możliwości.
Nawet mimo tego, że wybraliśmy normalny zamiast łatwego. No dobra, gramy. Ja jestem Blołek Pilot, ty jesteś Dawid Pilot. Podoba mi się. Jeżeli mogę poprosić o jedną rzecz. Tak. Chciałbym, żebyśmy do końca życia do siebie się tak zwracali właśnie. Dobrze. W sumie to jest bardzo dobry pomysł. Widzę cię, Dawid. Widzisz mnie? Ale tak, to nie strzelaj do mnie, wiesz. Dobra. Żebyś się nie pomylił. Wait. Powiem ci, że jak chociaż jednego zniszczę, to będzie naprawdę sukces dla mnie. No. Spokojnie. Ale to nie jest możliwe. Spokojnie, myśl o mocy. Znaczy, my nie jesteśmy Jedi, nie? Tylko jeszcze jedna prośba, nie pokazujmy tabeli wyników, dobra? Okay. Żeby tego nie było widać, kto... No. Ja myślę, że pod koniec gry będę chciał ją pokazać. Nie. Znaczy, ja mogę... Pewnie będę... Wybluruj po prostu. Dobra, będę wyżej pewnie od ciebie, jeżeli chodzi o liczbę zgonów. Tak mi się wydaje. Rozluźnię temat. Mam do ciebie takie pytania. Ja sobie wieczorem myślałem o pytaniach, jakie mogę ci zadać długo, bo... Takie, wiesz, mogą być normalne, mogą być trochę dziwne, więc też nie bądź zły. Tak. Ale pierwsze moje pytanie jest takie, czy jest jakaś twoja piosenka, którą słyszysz, nie wiem, w radiu, gdzieś leci i po prostu od razu ją przełączasz, bo nie możesz? Czy... Nie, chyba nie. Ale to dlatego, że rzadko słucham już radia po prostu i gdyby miała być taka piosenka, to pewnie byłyby to Trójkąty i Kwadraty, poprzez to, że po prostu znam je już wiele lat. Kocham. Dobra, ten utwór, czy to, że przełączam go? Ten utwór. Rakiety, pamiętaj, że rakietami też możesz zginąć. No. A ty w ogóle zginąłeś choć raz? Jeszcze, przed chwilą, jeszcze... nie chciałem o tym rozmawiać. Nadlatuje. On się nie chwali, on jest taki, widzicie, nie, wszystko okej. Okay. A ja teraz nie mam, bo ja wcześniej, jak próbowałem, to miałem statek, który... No, dziękuję. Zginąłem od... Korkorli, on się zemścił! Wiedziałem. On pamięta mnie, to jest bot, spokojnie, który ma uczucia. Wcześniej miałem statek, który mogłem się leczyć, a teraz nie mam takiego. Teraz mam droid zaopatrzeniowy. A, czyli on mi regeneruje... On mi regeneruje rakiet? Proszę cię, Dawid, nie... Bo moją tutaj uwagę odciągasz, a ja jestem blisko zniszczenia. Ty po prostu chcesz być wyżej w tej tabeli. Nie. Jestem tego pewny, że to jest taki Przepraszam, plan, nie wiedziałem, że to jest przeciwnik. Który ty realizujesz. Korkorli, super. Korkorli? Czy tylko Korkorli z nami gra w tej grze? Korkorli mi się nie podoba. Dobrze. Od początku jak go zobaczyłem, to dobra, czułem, nie patrzmy, jak zginąłem. Po prostu gotowości. Jak ci dobrze idzie. Nie, chciałbym tak grać jak ty. Czekaj, ja bym przełączył sobie... Nie, jednak nie. Te wybuchy na naszych statków. Dobra, kolejne moje głupie pytanie do ciebie. Tak. Czy głupie, jeszcze nie było głupich. Głupie, nie głupie. To mnie często dotyczy, jak mam jakieś takie eventy, wydarzenia. Stres. Mhm. Bo ja jestem takim dość, no, wycofanym człowiekiem i chyba ty też troszeczkę tak jesteś. Jak ty sobie z tym radzisz? Stresujesz się, nie stresujesz? Tak, stresuję się i to w sumie cały czas. I nie powiedziałbym, że z biegiem lat stresuję się mniej. Jeśli chodzi o sytuację, nie wiem, wystąpienia, czy... Chociaż szczerze mówiąc, dzisiaj dużo bardziej stresuję się, kiedy mam gdzieś pojawić się i robić coś innego niż śpiewanie, czyli na przykład, nie wiem. Nie chcę nic mówić, ale grasz ze mną w grę i lepiej ci idzie ode mnie, więc o czym my mówimy? Tak. Stresu nie ma tak dużo już. Chociaż to czasami z czasem jest. Po prostu ci przechodzi. No ale od czego to zależy, czy jest, czy nie ma? Od właśnie, to jest stary, najdziwniejsza rzecz na świecie. Czy... Bo gramy na przykład na stadionie PGE Narodowy. Dzień jak co dzień, tak. I cały wypełnienie. 60 tysięcy ludzi, dokładnie. No raczej wielkie wydarzenie. Tak. No, przyznam, że stres taki godzinę przed koncertem był duży. Ale wchodzę na scenę i wszystko jest okej. Okay. A gramy na przykład, to chyba były Paszporty Polityki. Mieliśmy jedną piosenkę do zagrania. Mnóstwo prób, tak jakby graliśmy w tym miejscu, graliśmy ze sobą milion razy już te rzeczy i stresowaliśmy się bardziej niż chyba kiedykolwiek, serio. To było tak, że pierwszy raz zespół się tak zjednał w stresie. Bardzo daleko jest ten krążownik C. Stary, byłem tak blisko zniszczenia tego D chyba. Czyli, no... Strzelaj w C. To czekaj, no w D skupmy strzelaj, ogień. No ale... Focus fire! D, zaraz on... Focus fire! Błąd pilota po prostu, jeszcze sam siebie zabił. Luka Desker, ale... kolejny nemezis. Ale D było tak blisko, już w D celujmy. Musimy rzeczywiście skupić swoje siły. Czyli stres cały czas jest, nie ma żadnego na to przepisu. Nie ma. Po prostu. Nie ma przepisu na stres. Ale stres z drugiej strony jest taki trochę motywujący. Tak, wiele osób mówi w tematach o stresie, rozmawiają, na przykład mówią tak, dopóki jest stres, to znaczy, że mi na tym zależy. Czekaj. Lepiej tak mówić też. Waks, mlesko. Waks?
Tak, Wax Milewską. Ja, ale chyba jednego zniszczyłem. Czekaj, więc... ja Jem Blessy, ja więc... wiem, że wypowiadałem to nazwisko już dzisiaj. Może będę wyżej w tej tabeli od ciebie. No na razie nie sprawdzam, żeby sobie nie psuć nadziei. Wyżej ode mnie? Tak. Zrobiłem piruet na twoją część z tego. Dziękuję. Z tego marzenia, na część tego marzenia. Dobra, teraz bronimy. Wyczerpuje mi się energia laseru. Dobra, poczekaj. Raider mnie zabił teraz. No. Tablica wyników, ja zerknę. Ale nie jest tak źle, no przyznaj sam. Nie jest tak źle, masz 17 punktów mniej tylko. Tak, mam 7... Naprawdę? A z tego, jak krzyczymy na grę, to drastycznie gorzej ci idzie. To czemu masz tylko 17 punktów mniej? Nie wspierasz mnie naprawdę. Wspieram cię, to był tylko taki psikus. Wiesz co, ja muszę zmienić statek. Jak zginę, to będzie taka możliwość pewnie, nie? Dobra. Tylko proszę, nie bierz tego co. Ale... No jaka asysta ze strzelenia, jeżeli ja go zestrzeliłem sam swoim statkiem? Jaka asysta? Przecież tu nie było żadnej asysty. Nie bądź, pamiętaj, gramy w grę Star Wars Squadrons, nie Squadron. To jest... No dobrze, no okej, okay, masz rację. Wiesz, tutaj kooperacja. Musimy wspierać się. Tak, ale... Nie da się zabić tego statku. Kompletnie. To jest niemożliwe. Luka Dresker, mam ciebie. Dobra, zmieniam ship. Ale ja już go namierzam. Zmieniam śliwiec, proszę bardzo. I on nagle mi bombowiec, po jasne, że ucieka. Bombowiec. Dobra, kolejne pytanie, głupie pewnie. Okej. Okay. Czy może nie głupie, ale ja pewnie zadaję Musisz takie pytanie. Musisz być dla siebie milszy. Ale ty pewnie... Ja na przykład w zeszłym tygodniu zadałem jedno głupie pytanie, a ty ale dzisiaj zadajesz cztery. Po prostu ja ci zadaję takie pytania, które pewnie ciągle słyszysz, że masz takie... Okej, okay, znowu ja zadałem. Ja z nikim nie rozmawiam, stary, więc nikt... Jezu, ja znalazłem swoją bratnią duszę. Raz moja mama, jak oglądała twój występ, jakiś wywiad, to powiedziała, że Karol, przecież ten Dawid, to on jakby ciebie widziała. No. Ale dobra. Moja mama mówiła to samo o tobie. Powiedziała, Dawid, ten Karol, to jakby ciebie widziała. I ja mówię, mamciu. Ale jaki... Naprawdę? Jaki jest? Z którym Przepis artystą... Przepis na sukces. Takie pytanie słyszałem. Tak, nie odpowiem ci na to. I oczywiście standardowe, ile zarabiasz. Nie, ale z którym artystą ci się najlepiej współpracowało dotychczas, z którym miałeś okazję? Tego nie słyszałem. Faktycznie, już troszkę miałem okazję powspółpracować i pospełniać sobie marzenia takie, wiesz, kolaboracyjne, jeśli chodzi o muzyczne tam. I najlepiej, no trudno to jakoś tak klasyfikować, ale ogromną przygodą na pewno była... Korkorin. Od niego się zaczęło. Tak? Dobrze. Nie. Ale ogromną przygodą była praca z Sokołem nad wspólnym kawałkiem. Pamiętam, nawet ostatnio słuchałem tego utworu, więc dlatego mam go tak na świeżo w sercu i w głowie, że pierwszy raz w życiu było coś takiego, że pisaliśmy tekst w trakcie sesji nagraniowej w studiu. I serio, gram na normalnym poziomie i patrz, zaraz zginął. Krążownik. Poczekaj. Skup się na D. Masz D? Jest D zniszczone! Walić D. No dawaj na C, dawaj na C. Dobra. Dawaj na B. Już lecimy, dawaj. Dawaj. The Dust. Ta. Długą i galą. Korkorli. Z Hejem było ogromne. Wszystkie kolaboracje, które mieliśmy stary w ramach męskiego grania na przykład. Takie jednorazowe wystąpienia, gdzie na koncert, nie wiem, przyszła nie wiem, Katarzyna Figura na przykład i mogliśmy z nią zaśpiewać kawałek, albo okay. Andrzej Grabowski, albo Marcin Dorociński. I w ogóle te takie miszmasze, które w ramach tamtej trasy właśnie na scenie miały miejsce. Powiem ci, że to musi być... Uderzaj dowolne przyciski! I tak zginąłem. To musi być piękne uczucie, bo pewnie coś takiego masz ciągle. Kogoś, nie wiem, być czymś fanem. Tak, jestem. I teraz móc z nim coś na przykład stworzyć wspólnego. Zawsze jest... o tym marzyłem. Dziękuję, Dawid. Ja tak miałem przez tego swojego YouTube'a, że no kogoś śledziłem, to... wiesz, przez długi, tak, długi czas. A potem nagle się spotykacie jeszcze w takiej fajnej atmosferze, ta osoba tak jakby wie, co ty robisz. Tak, z ekstra. A czy ty nie wiesz, co ja robię? Widziałem. Przecież mówiłeś, że oglądałeś filmiki. Tak. Nawet mówiłeś, jakie konkretnie. Ja byłem w szoku i było trochę mi głupio, że widziałeś akurat te filmiki. No, słodko. Więc zapomnijmy. Nie. Tak jakby ja widziałem twoje rzeczy już wcześniej. Tak jakby wiedziałem, że istniejesz i że jesteś bardzo duży. W kontekście tak jakby no, zasięgu i fanów twoich. I że po prostu jest mnóstwo ludzi, którzy uwielbiają to, co robisz i twój content.
Natomiast dzisiaj po prostu przed naszym spotkaniem postanowiłem sobie zobaczyć, co tak ostatnio się u Ciebie dzieje. Okay. Kliknąłem subskrypcję. A. Ta jedna dodatkowa dzisiaj to ja. Czyli nie subskrybowałeś wcześniej? Wcześniej nie. Fajne, że się zapoznałeś z twórczością, a nie tak, a dobra, nagrywamy coś tak. tam. Kto to jest? Nie obchodzi mnie to. Absolutnie nie było tak. Szacuneczek, bo czasem jak... Zobaczyłem. I byłem pod wrażeniem. Ale liczb czy kontentu jego liczb. Taki... Okej, dziękuję. Nie, no muszę zobaczyć więcej rzeczy i znaleźć dla siebie swoją przestrzeń, bo wydaje mi się, że w ciągu tylu lat, od których to robisz, wiesz, w sensie ja dzisiaj pewnie też nie poleciłbym tak pierwszej mojej piosenki, która już ujrzała światło dzienne, jak poleciłbym ostatnią piosenkę. Mhm. Więc zakładam, że to też się u ciebie zmienia i to, co robisz, wiesz, zacząłem ewoluuje. Od grania w gierkę i kończę właśnie na graniu w gierkę. To jest w ogóle wspaniałe i wydaje mi się, że właśnie zniszczyliśmy coś dużego. Myśliwiec, a nie, to myśliwiec. Dawid, ale jesteś wielkim fanem Star Warsów. Tak. I jak widzisz, jesteśmy świeżo po premierze gry. Jak ci się podoba, jak ci się gra? Na pewno gra ci się lepiej niż mi. Nieprawda, idziemy łeb w łeb. Nie, jeśli chodzi o ten tytuł, na pewno ja jestem generalnie graczem dużo bardziej single player niż multiplayer, więc jestem bardzo, mam dużo oczekiwania w kontekście trybu fabularnego po prostu i trybu single player, więc zobaczymy, bo na razie mamy okazję pograć ze sobą, co też jest oczywiście... Dawid, ale ta gra tak cię wciągnęła, że ty siedziałeś w statku, w X-Wingu, przez 30-40 minut. No, ale to też powiem, bo jesteś chyba mocnym takim fanem, jeżeli chodzi o Star Wars. W ogóle uniwersum Star Warsów oczywiście. Ile masz lat, Karol? 9-6. Czyli 24, czyli w grudniu, 17. Trzy lata nas różnią tylko. No to pamiętasz pewnie kasety VHS. Pamiętam. I ja miałem w domu chyba 5 kaset, z czego 3 to były oryginalna trylogia Star Warsów, no którą oglądałem praktycznie codziennie na zmianę z pół żartem, pół serio i z Mortal Kombat. Czy podchodzisz do tego wszystkiego mocno, tak nostalgicznie? Z tego uniwersum. Tak. Porażka Nowej Republiki. Jak ci się grało, mimo naszej porażki? Przegraliśmy? Tak. Powiem tylko jedno. Starałem się, Dawid, naprawdę. Nie, ja wiem. Ale mamy tyle samo zgonów, stary. I tak naprawdę? Tak. A nie ustalaliśmy tego, żeby zginąć tyle samo razy. I widzisz. Dobrze, nie czekaj, ma... szpica dwa... Ej, wiesz, że my chyba graliśmy z prawdziwymi ludźmi? Ja myślałem, że gramy z botami. Bardzo ci dziękuję za wspólną rozgrywkę, to była przyjemność. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się tutaj wczuć w Dawida Pilota i Blowka Pilota. Moim zdaniem to może być początek naprawdę niezłych wojaży podniebnych. Tak. No, także tyle. Nadniebnych. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. No i trzymajcie się i pa, pa. Dziękuję.